Cześć, dzień dobry, witajcie kochani we vlogmasowym, czyli przedświątecznym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na kalendarz adwentowy DIY. A konkretnie, jak pewnie po tytule będzie można zauważyć, to będzie kalendarz adwentowy jedzeniowy dla dzieci, dla małych dzieci w wieku od powiedzmy 1 do 3. Może być też więcej oczywiście. Skupię się tutaj na tym, żeby to były takie produkty przystosowane dla takich dzieci, jak najmniej smakołyków, bardziej takie powiedzmy zdrowe rzeczy. No i mam nadzieję, że może kogoś zainspiruje, bo wiecie, wszyscy mamy dostępne kalendarze z czekoladkami, słodyczami i tak dalej, i zabawkami, ale takie małe dzieci to one tak naprawdę niewiele rozumieją, a jeść lubią, słuchajcie. No i ja ten kalendarz przygotowuję dla moich dzieci do pracy. Jest dzisiaj 1 grudnia, ale to nic, bo my otworzyliśmy sobie już pierwsze okienko, które było już pełne, ale pomyślałam, że pokażę Wam, co ja tu robię, jak robię i co można dać i zainspiruję, mam nadzieję, kogoś do zrobienia czegoś takiego. Takie kalendarze z różnymi pudełeczkami, okienkami są po prostu do kupienia dość często, wielokrotnego użytku, one są także kciuk w górę, nie produkujemy zbytnio dużo śmieci i możemy go używać, wiecie, wielokrotnie, co roku, przez nawet kilka lat i dłużej. Jak się nam znudzi, to oczywiście możemy go zmienić. Dobra, zbędnego gadania tyle, bo wiecie co, trochę się rozkręciłam, bo mi prawie doniczka z kwiatkiem na głowę upadła, ale los nade mną czuwa, dzięki Panie. Ja mam tutaj taki kalendarz, on jest malutki, ale w zupełności wystarczający w kształcie takiej choinki. Jego można sobie gdzieś, wiecie, oprzeć, postawić, albo po prostu tutaj ma na końcu sznurek, który też można zawiesić. Także no. I tu są takie małe pudełeczka, takie słodkie cyferki, numerki mamy na nich, więc każdy dzień jest oznaczony. Tak dziecięco właśnie to wygląda. No i mamy na przykład jedyneczkę. I dzisiaj, słuchajcie, w jedyneczce zaproponowałam moim dzieciom coś takiego. My śpiewamy, słuchajcie, jak jest adwent przed świętami z dziećmi w pracy, śpiewam. Później otwieramy właśnie, każde dziecko jednego dnia otwiera pudełeczko. I tutaj mamy te rzeczy. Te są akurat suche, więc je zapakowałam bez żadnego papierka, bez żadnej folijki. I co dałam? Takie, słuchajcie, ciasteczka. To są takie zwykłe, suche ciasteczka, które mam z Grecji, że tak powiem. One są pochodzenia greckiego. To są takie zwykłe, słuchajcie, bardziej słone, niesłodkie na pewno ciasteczka, które wyglądają tak. I one są niezbyt twarde, niezbyt miękkie, także spoko przystosowane dla dzieciaków do pogryzienia sobie. One mają w sobie mak i jakieś tam jeszcze przyprawy typu rozmaryn. Nie każde dziecko oczywiście może za tym przypadać, ale wiecie, jeżeli nie lubi dziecko, no to dajemy to, co lubi, co zna na przykład, albo po prostu nowe rzeczy, których jeszcze dziecko nie zna, co jest super alternatywą również. Także tak, u mnie te rzeczy będą się powtarzać, że tak powiem, bo nie mam 24 różnych produktów, ale to nic, zobaczymy co tam napełnię. Nie będę być może tego z Wami tutaj napełniać, bo by to pewnie za długo trwało. Ja tu mam parę okienek, parę tych pudełeczek wypełnione, ale po prostu pokażę Wam, co ja daję do takiego kalendarza. Oczywiście będzie parę takich typowo niezdrowych, słodyczowych rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie ich bardzo mało. I, no wiecie, żeby dzieci też miały trochę czegoś takiego radości czekoladowej na przykład. No a tym bardziej, że te dzieci już znają spoko smak czekolady, także nie ma problemu. No i dobra, pokazuję Wam, co dam i powiem Wam jeszcze w międzyczasie, jakie alternatywy, co jeszcze możecie dać do tego, czego ja na przykład tutaj nie mam, no bo jakby wszystkich produktów nie mam. Super się sprawdza, bo ja już w ubiegłym roku miałam ten kalendarz i też się sprawdzało wiele rzeczy, których teraz nie mam. I jeszcze co chciałam wspomnieć, bo się trochę rozgadałam. Tu jak otworzymy to pudełeczko, to w zasadzie ta jedyneczka już powinna być odwrócona. I tutaj mamy taki obrazek nam powstanie z tego. Kolejny odwracamy i tu wszystko do siebie pasuje. Tu jest niebo z gwiazdkami. To będzie taki, słuchajcie, obrazek. Ja tam wiem, co na tym obrazku jest. Nic szczególnego, ale ładnie to później wygląda, jak już wszystko się odwróci. No i dobra, jedziemy. Ciasteczka wspomniałam już. Kolejna rzecz to jest coś, co moje dzieci na przykład jedzą. Mówię moje dzieci, bo ja tak je określam. To są te moje Tageskinder, czyli dzieci, którymi się opiekuję w pracy, bo jestem Tagesmutter, jakby ktoś nie wiedział. Pracuję w Niemczech, mieszkam w Niemczech. To są, słuchajcie, nic innego jak pestki dyni. Moje dzieci je jedzą i od czasu do czasu im je daję. Pestki dyni są niezwykle zdrowe, także spoko. Oczywiście nie wszystkie dzieci chcą je jeść, no bo one nie smakują jakoś specjalnie, ale większość dzieci je w tym momencie.
I na pewno wsypię do jednego okienka te pestki dyni, a być może do więcej niż jednego. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, ja mam w tym roku akurat to. To są takie białe kuleczki, ale w ubiegłym roku miałam taki ryż preparowany. Super, to się sprawdza, bo dzieci to chętnie jedzą. To jest mięciutkie, tak się klei, trochę się tym bawią. Także w sumie też w zabawie, przez zabawę możemy się uczyć nowych produktów, zachęcać dzieci do jedzenia również przez zabawę, także spoko. A to jest, słuchajcie, jakieś, nie wiem, czy proso, czy jakaś inna kasza preparowana. To jest po prostu coś jak ryż preparowany, to się po niemiecku nazywa Puffereis. Nie to stricte, ale ten ryż. Ale to jest też takie spoko, tylko po prostu są mniejsze te kuleczki, ale to nic nie szkodzi, bo u nas po jedzeniu i tak wygląda wszystko jak wygląda, także muszę odkurzać. Super alternatywa, nie zawiera cukru ani jakichś tam niezdrowych rzeczy. Kolejna rzecz to są, słuchajcie, orzechy. Jeżeli dzieci mogą jeść orzechy, jeżeli znają orzechy, bo nie wszystkie dzieci znają, to różnego rodzaju orzechy. Ja tu mam akurat przykładowe opakowanie z takiej mieszanki orzechów, ta jest akurat chyba z Netto, ale je wszędzie można kupić orzechy na wagę, można kupić różnego rodzaju orzechy, mamy laskowe, mamy nerkowce, mamy migdały. Jeżeli dzieci tylko chętnie jedzą orzechy, to jak najbardziej orzechy i u mnie się pojawi kilka rodzajów orzechów, ponieważ dzieci mogą jeść, nie mają uczulenia i chętnie je jedzą. Także tak rzeczy. Orzechy jak najbardziej. Wiecie, ja się skupiam bardziej na takich suchych produktach, no bo wiecie, żeby one mogły to wziąć w rękę, żeby mogły sobie pojeść. Co jeszcze możemy dodać? Wszelkiego rodzaju jakieś ciasteczka małe, takie mniej lub bardziej suche. Są takie, wiecie, na przykład tu mamy takie Fresche Freude o smaku pizzy. To są akurat takie pałeczki. Właśnie, one są, słuchajcie, bez dodatku soli, nawet tutaj piszę, bez dodatku jakichś tam dodatkowych barwników i spulchniaczy, bla, bla, bla. Także bio, zdrowy produkt, takich jest mnóstwo w Rossmanie, w różnych innych sklepach, dla dzieci, niekoniecznie tylko dla dzieci. Dzieci smacznie sobie to chrupią, także spoko, może coś takiego być. Oczywiście wszelkiego rodzaju biszkopciki, wszelkiego rodzaju małe herbatniki dla dzieci. Jak najbardziej to się nam tutaj uda spakować. Albo po prostu można, wiecie, małe ciasteczko przełamać na pół i też będzie. Albo po prostu mamy większe pudełeczka. Bo ja mam malutki kalendarz, ale wiecie, mogą być oczywiście większe. Co jeszcze, słuchajcie? U mnie się znajdą jeszcze rodzynki. Moje dzieci lubią rodzynki. Alternatywą są oczywiście innego rodzaju suszone owoce typu morele, na przykład moja córka chętnie je, niektóre dzieci jedzą chętnie śliwki suszone, wiecie, jakieś tam żurawiny. Tutaj mamy wybór duży i oczywiście jeżeli weźmiemy kilka rodzajów, to już mamy kilka okienek zapełnionych. Także może być tak, że przy niewielkim wysiłku mamy po prostu cały kalendarz i każde okienko jest z czymś innym, zawartością czegoś innego. Co jeszcze? Słuchajcie, nie wiem, o, może coś niezdrowego, nie wiem. Czy ktoś wie, co to jest? To są, słuchajcie, takie dodatki z tych wszystkich słodkich, jogurt Ecke to się nazywa po niemiecku, tych takich jogurcików, które tak zgniatamy i z jednej strony są zazwyczaj smakołyki albo jakiś tam dżem na przykład, a z drugiej strony jest jogurt i dzieci to uwielbiają. I ja, słuchajcie, mam tego dużo, a dlaczego? Bo ja często tego odsypuję, bo uważam, że na raz na przykład jest za dużo tych kuleczek, albo tu mamy różne gwiazdki, kuleczki, robaczki, wafeleczki, wszystko w czekoladzie kolorowe, smaczne, to jest typowy smakołyk, ale słuchajcie, no nie jest to takie najtragiczniejsze i raz na jakiś czas można i małe dzieci chętnie to też zjedzą i większe pewnie też i może i dorośli nawet, także tego typu rzeczy. Oczywiście takie rzeczy nie muszą być z jogurtu, można je kupić jako, wiecie, takie ozdoby do ciast często, albo po prostu gdzieś tam na słodyczach. Teraz mamy wyboru, po prostu wybór, wiecie, do koloru, do wyboru do koloru, bla, bla, bla. Dobra, co jeszcze? Płatki śniadaniowe, różne takie płatki, słuchajcie. Ja tu mam akurat zwykłe cornflakesy, czyli zwykłe kukurydziane płatki i moje dzieci je chętnie jedzą, właśnie wysypałam, waliłam. No, brawo ja. Do tego mam jeszcze takie kulki czekoladowe, mogą być, wiecie, różne, są z miodem, są z czekoladą, różne inne smaki, różne kolory, różne kształty, również ciekawa alternatywa. Ja mówiłam, że mam takie najzwyklejsze i będą jeszcze kuleczki czekoladowe, ale akurat ich nie wzięłam ze sobą. Co jeszcze, słuchajcie, może być? Nie wiem, paluszki mogą być na przykład takie mini małe albo po prostu połamane na małe kawałeczki, zwykłe paluszki solone albo z makiem, albo te takie małe zwierzątka, takie herbatniczki, różne takie krakersiki dla dzieci, super są z Lajkonika, bardzo lubię te zwierzątka, uwielbiam, moja córka również, zawsze jak jesteśmy w Polsce to je kupuję, ale zauważyłam, że nie wszędzie je można dostać, ale ostatnio w Biedronce kupiłam.
Co jeszcze? Mus owocowy możemy dać. To małe dzieci, te, które na przykład niekoniecznie gryzą, niekoniecznie chcą im się jeść, gryźć to super, to lubią zazwyczaj. Tu mamy akurat taki mus owocowy z Good Bio. Wiecie, do wyboru, do koloru, w Rossmanie, w innych sklepach jest mnóstwo tego. Oczywiście one są dość duże, ale to nie szkodzi, bo na przykład jak nie zmieści się to nam tutaj do tego pudełeczka, to możemy włożyć, słuchajcie, karteczkę i napisać, że, że twój prezent albo dzisiejsza niespodzianka leży tu i tu na przykład. Albo szukaj tu i tu, jako taka, wiecie, zagadka dla dzieci. I wtedy tam je kładziemy w tym miejscu, gdzie jest napisane na tym karteczce. Nie zmieściło nam się, ale dla małych dzieci musiki owocowe jak najbardziej na plus. Albo po prostu takie serki są również wyciskane. Moja córka również je lubi. No i moje dzieciaki małe też to chętnie widzę, jadają i przynoszą z domu. Co jeszcze? Super alternatywą są takie małe, niekoniecznie małe, bo czasem są większe, takie owocowe batoniki. One są zazwyczaj na tych działach, wiecie, ze zdrową żywnością albo po prostu z dziecięcymi rzeczami. Ja ich za bardzo nie lubię, ale one są też fajne, też są dobrą alternatywą. No i co jeszcze, słuchajcie? A żeby radości było na przykład wiele, no to ja mam również te takie, te są akurat z jogurtu takie mini Smarties, czyli te takie małe lentylki czekoladowe. Myślę, że w jeden czy dwa dni spoko ma, nawet małe dzieci mogą sobie coś takiego zjeść. Oczywiście musi to być dostosowane do wieku dzieci, ale ja wiem, że moje dzieci to wszystko jedzą, także to im dam i mam też większe gdzieś, więc myślę, że na koniec na przykład adwentu dostaną coś takiego. Albo może 2-3 dni. No i słuchajcie, tyle chyba. Mam nadzieję, że komuś pomogłam. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam do zrobienia takiego kalendarza. Mam nadzieję, że słuchajcie, uda się Wam coś takiego stworzyć. Bo wiecie co, dużo rzeczy po prostu mamy w domu. Taki kalendarz do wielokrotnego użytku można po prostu znaleźć w różnych sklepach, tych wszystkich chińskich i niekoniecznie, albo w internecie. I wiecie, kupujemy go raz, mamy go na lata tak naprawdę. Wzory i motywy i wielkości są przeróżne, także polecam. No i tyle, mam nadzieję, że kogoś zainteresowałam. Jeżeli się nie zobaczymy, to życzę wszystkim miłego, udanego, zdrowego adwentu i wesołych świąt, słuchajcie. Ale mam nadzieję i trzymam kciuki, że wrócicie na moje filmy, bo pojawi się ich więcej o tematyce świątecznej, także zapraszam na mój mini vlogmas, że tak powiem, bo to nie jest stricte taki vlogmas, vloglas, ale zapraszam Was na te filmy o tematyce świątecznej, zapraszam Was na moje inne filmy, do mojego kanału, zapraszam do komentarzy, do lajkowania i do pozostawienia, słuchajcie, śladu po sobie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się zdrowo i ciepło, pa pa!